No i nie można z nią zbytnio też pogadać o niczym ciekawym. Dobra, w takim razie zapolujmy na tego barda, skoro już tutaj jesteśmy. Szkoda tylko, że on jest Falkret. Bo będzie pewnie sprawiał problemy, żeby go zabić. Ciekawe, czy teraz można ją zabić, nie? A czekajcie, w sumie jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, dlatego że ta matka miała wyjść po śmierci tego ojca, nie? Więc jakbyśmy się udali w tamto miejsce, czy dałoby radę z nim pogadać, żeby coś tam zrobiło? Wędrowny Bart jest w tym miejscu gdzieś. W karczmie. Fuck. Nie, w sklepie. Okej. Okay. Mam tu coś dla każdego. W razie jakichś pytań, zawołaj mnie. Tutaj? Nie, gdzie on jest? Dziwne. Ciekawe, czy on właśnie chodzi między tymi miastami. Smok? Wszyscy do środka! Okej. Okay. Gdzie on jest już gdzieś tam? Jaki gość jest szybki? Tu gdzieś łazi, no. Ja tu mam ważniejsze zadanie. No cześć. No kurde. Nie uciekaj. Potrzebujesz czegoś? Jeszcze obrońcy świtu mi się tu pojawili. Nie dość, że smoki będą mi się pojawiać. O fuck, ten dziwny smok się pojawił. Ten nieszczurowaty. To niezła rzecz się tu zrobiła, nie? Typ jak poleciał. Ale to jest zwycięstwo. Nie wygrasz tego. Tutaj tylko po to, żeby zabić jednego typka. No, nie denerwujcie się, nic się wam nie stanie. No, mamy jakieś kości, pełty. Gdzie ten typ jest? Tutaj gdzieś się kręci. Potrzebujesz czegoś? Chwileczkę. Zróbmy tutaj save'a. Następnego razu. Chodź ze mną bardziej. Dlaczego? Czego chcesz? Może teraz jakoś go zrobić. Chodź za mną, bo zabiorę cię do potwora, którego tropisz. O czym ty mówisz? Nic nie wiem o żadnych potworach. Czy to jest obrońca świtu? Dlaczego on tu przyszedł? To zapewne ta piękna. A, bo to jest ten. Dobra. Skąd się tu wziął? Chcę usłyszeć jakąś piosenkę bardziej. Piosenkę? Chyba lutnia gdzieś mi się zawieruszyła. Może kiedy indziej. Nie jesteś bardem. Proszę wybaczyć. Nie wiem, o co panu chodzi. Nie interesuje mnie to. Spróbujmy jeszcze raz to. Dlaczego? I go zastraszenie. Chodź za mną, bo inaczej zrobi się nieprzyjemnie. Nie dam się tak łatwo zastraszyć. Mam na ciebie oko. Wykręć jakiś numer, to pożałujesz. W
porządku. Może jest martwy, ale skąd się tu wziął? Niemożliwe. Nie wiem, naprawdę nie żyje? Życie jest stanowczo zbyt krótkie, przyjacielu. Naprawdę nie żyje? Jak on teraz zabić w tym tłumie? Czekajcie, może poczekamy z 2 godzinki? Okej, rozeszli się. No chyba nie. Jeszcze? Au. To jest beka normalnie. Normalnie beka. Z typów. No on stąd nie pójdzie, czy co? Jeśli spróbuję... Nie. Spróbujmy wejść może gdzieś. Na przykład tutaj. Nie wiem. Może wyjdziemy. Może coś to pomoże. Witaj. Daj znać, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Chyba mam tu gdzieś czysty kup. Podobno Waldr wrócił bezpiecznie. Nie chcę znowu cierpieć. Przynajmniej tym nie musimy się martwić. Dobra. Zobaczymy. Może teraz się odbukuje. Pek. Znaczy to nie jest Bóg, nie? To w sumie po prostu smok jest martwy i dlatego tak wyszło. No nie wierzę normalnie. Będzie siedział przy tym smoku. Niech to. Trzeba było może użyć szybkiej podróży w inne miejsce. I jeszcze raz tutaj wrócić. Ruszmy gdzieś. O, może zróbmy jakieś zadanko w międzyczasie, nie? Takie jakieś... Szybkie. Blada dama. Okej. Okay. Zróbmy w takim razie to zadanko, co? I wróciłem wtedy do tego barda. Lordowie wampirów rozpoczynają z potężnym czarem wyssania życia w prawej ręce oraz zaklęciem umożliwiającym ożywienie zwłok w lewej. No, to tylko wyjaśnili mniej więcej, jak wygląda używanie tej mocy Lorda Wampirów, ale mega to nie jest, nie? Dobra, widzę, jeszcze trupy tutaj leżą. Bo leżą tu trupy? Okej, ale w każdym razie przejdziemy się tutaj, zrobimy to zadanko, może być ciekawe nawet. A tamtego typka zabijemy później. Skubany się tak schował tam, nie? Nie możemy go dorwać. Jest na to za mądra. Razir zawsze. Mamy opcjonalne, dowiedz się. Szukaj skradziony miecz. Spaliał ją do różnych rzeczy. Ale ukraść szefa. Skąd wiecie, że jestem wampirem? Bez przesady. Trzepnęła. No i ładnie. Gorsze, że ja tu wszędzie byłem, więc nie wiem, czy zrespiło się to wszystko? Czy ja tutaj może nie wchodziłem po prostu? Dom chyba zbadany. W końcu. A, tutaj. Nie, ja nie byłem tutaj, słuchajcie. Palla, tom pierwszy. To jest. Weźmiemy sobie to na szybko, w razie jakby ktoś chciał przeczytać na YouTubie. O, długie. Ale nie będę szukał specjalnie może innych tomów. Nie wiem, czy znajdę. No cześć. Jakiś goły w ogóle topornik, nie? Czekajcie. Jak ja mam to zrobić teraz? Trochę wymyślili tak głupio.
nie chcę stąd w takim razie. Szef tam poszedł? Dzisiaj? Tak. Ściga Rajiva. Nigdy nie widziałem go tak wściekłego. Chyba mamy ich podsłuchać trochę, nie? Mam złe przeczucia. Ostatnio coś tam nie grało. Dziwna sprawa. Gadasz jak szalony kocur. Zaraz zaczniesz gadać o bladej damie. A. Kurczę, że jakby mi się kufel wywalił. Nic nie ma. Chyba też nic nie będzie. Podejrzewam. Tak. Musimy jakoś za nimi się... Kto tam jest? Poskradać? Albo i nie. Mogę iść w sumie tutaj na górę do pokoju. Chyba jednego i drugiego, tak? Mam iść, żeby się dowiedzieć? Tak, okej. Okay. Przejdźmy się. Tutaj mamy liścik Rajira. Ejsa, widzę ją w każdym cieniu. Słyszę jej głos w każdym tchnieniu wiatru, w snach, w uszach, w głowie. Musimy powstrzymać bladą damę. Zwróć miecz, to wystarczy. Będziemy mogli zamknąć ją z powrotem na wieki. Nie zniosę już tego. Muszę to zrobić. Muszę. Rajir. Okej, okay, czyli ona jest chyba duchem. Dziennik Ejsy. Tutaj chyba nic nie będzie ciekawego, ale to ona opowiada mniej więcej swoją historię. Wymknę się dziś w nocy i nie będę się oglądać. Aha, bo ona tutaj pisze, że blada dama nadchodzi, że jest na dole w lesie i muszą oddać miecz, wtedy ich nie zabije. A szef się nie rozstaje z tym ostrzem, czyli... wszystkim powiedziałam, że Rajir ma gorączkę, ale to nie może tak dłużej wyglądać. Dobra, chyba ja po prostu zwariował trochę, albo nie wiem co. W każdym razie miecz chce zatrzymać dla siebie, przez co nie mogą odpędzić tego ducha. Bo wygląda to, że ona jest duchem jakimś. Weź ty, nie jęcz. Ciomek, nie jęcz, okej. Okay. Zapiski Kira. Tutaj jest o jakichś wykopaliskach. Stanie ciągle prosi, żeby pokazać mu miecz. Błaga, żeby go pożyczyć. Akurat tam mu położyć na nim łapy. To piękne ostrze, doskonale wyważone. Lepsze niż wszystkie, jakie miałem w ręce. Jasne, może go dostać prosto w brzuch. A, czyli gość sobie zakosił ten miecz. On jest szefem? Czy co? W każdym razie, jak sobie przeczytacie tam dokładnie to, to pewnie będziecie wiedzieli, o co chodzi. Ja niestety nie mam na to czasu zbytnio. Nie trzeba było tu przyłazić. Krew orka. Jesteś orkiem, nie? Chodź tu. Powiesz krew. Dobra. Mamy kolejnego. Co tam jeszcze zostało? Mroczny elf. Leśny elf i elf wysokiego rodu, czyli jakbym znalazł tutaj teraz elfy, choć to są sami ludzie praktycznie, no i był ork, no to je też trzeba pobrać w takim razie. Czekajcie, bo tutaj była dźwignia jeszcze, a jej nie użyłem. Ej, właśnie ty tu skąd? Nie spodziewałem się. Elfem, czy się wydaje? Ona jest chyba człowiekiem. Kurde, jeszcze obciął jej głowę. Się nie dowiem przez niego. To jest Bir. Nie. To był jednak człowiek. Jakolwiek elfa, żeby znaleźć, nie? To wygląda też jakby było jakimś wampirzycą. Okej. Okay. Zobaczmy mapkę.
Ale ja mam tylko iść korytarzem, żeby odzyskać ten miecz. Jezu, Serano. Serano, co ty tak jęczysz tam? Sama. To kiepski moment na zgubienie drogi. Dość! Okej. Co dość? Mieliśmy orka kolejnego. Jakby się znalazło jeszcze z tych elfów, nie? To byśmy to zadanko sobie wtedy dokończyli. Przeronione głębie, no proszę. O, fajne miejsce. Korytarzami. No proszę. Wreszcie. Ktoś się pojawił. Ja... Kot. Radzir. Radzir zaskoczył mnie. Próbuję odzyskać miecz. Ja... Nie mogę. Okej. Czyli jednak załatwił typka na szybko. Poleciał po mieczyk. Pozbądź się bladej damy. Słuchaj, zadanko. O kurde, ile ich tu jest? Zadanko całkiem ciekawe, nie? Okej. Okay. Śniącopył. Weźmy jeden. Sto jak na miecz. Gdzie Radzir? Ej. Znaczy martwy tutaj gdzieś? A tak. Blady ostrze. I co teraz? Blada dama. Koniec? To tyle? Nie będziemy z nią rozmawiać? Nie oddamy jej tego miecza? Trochę słabo. Czułem na coś ciekawszego. Tu coś jeszcze? Na nagrodę dostaliśmy tylko jakiś mieczek badziewny, nie? Zadanko się bardzo ciekawie zapowiadało, troszkę zawiadło. A przynajmniej skrzyk. Posąg, lodowa postać. A skrzynia? Zawsze były skrzynie. Nie ma skrzyni? To nie. To idziemy bez skrzyni. A dobra, jest tutaj. Stalowy wielki miecz. No i git. Zmywamy się stąd. Łapki. Fuck. Można wejść do wody. A coś w niej jest takiego? Kamienie dusz. Okej. Okay. Jest skrzynia jeszcze. Prawie. Okej. Okay. Bo nowy topór. Bo nowy topór bojowy. No nie, to mi akurat nie jest potrzebne. Dobra. Coś tam się zbugowało. Spadamy stąd w takim razie.
Tu byliśmy, tylko w którym kierunku? Do wyjścia. Tu, tak? Tak, tutaj. Okej. Kolejne zadanko w takim razie za nami. I teraz pójdziemy zabić tego typka. Nie wiem, czy tam jeszcze z tego Downward będą jeszcze jakieś zadania. No, chyba wszystko będzie już skończone. Kosz na mapie. Jest dalej w tym Falkret. Mam nadzieję, że już tego smoka tam nie ma. Tego szkieletu. A może nie przyleci jeszcze jeden, bo to będzie wkurzające. No bo strzelimy go jakoś z łuku gdzieś tam. I tyle, nie? Dobra, smok dalej jest, ale się przewrócił. Nie podobają mi się twoje oczy. Potrzebujesz czegoś? Nie. W każdym razie stracili już zainteresowanie nim, więc może będzie okazja, żeby go gdzieś zabić. Nie idź do karczmy. Poszedł do karczmy. Poczekajmy do nocy, może będzie gdzieś wychodził. Szkolenie w Mrocznym Bractwie się przydaje, nie? Jak za starych czasów. Co jest? Dał ci obrońcy świtu? W ogóle, kim są obrońcy świtu, że nawet strażnicy ich zabijają? Nie znasz mnie. Fuck, o co mu chodzi? Coś tu ukradłem? Coś tu nabroiłem? Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Gdzie jest typek? To... co jest? Wyszedł już? No nie mówcie, że się minęliśmy. Kurde, chyba się minęliśmy. Jest chyba gdzieś tutaj. Ta, wyszedł tam. Tu jest. Dobra, szybki zapis. No dobra, poczekajmy, gdzieś idzie. Tylko żeby nie dokarczmy. O, co się stało? Kurde. Zioła teraz zbiera sobie. No nie, to nie wyjdzie. Trzeba poczekać, niech pójdzie gdzieś dalej. No nie, jeszcze jakaś typiara tu idzie. Śmigać tam szybko. Nagnaty Szora, przystojny mężczyzna w Falkret. No to może coś więcej, a nie poszłaś sobie. Nie, no dobra. Weź go w końcu, ubij. Da? No nic, idź, nie przejmuj się. Husza. Nie trzeba było tu przyjechać. Na sumieniu zbrodnie przeciwko prowincji Skyrim i jej mieszkańcom. Co masz na swoją obronę? Kujwa. Dajmy łopówę. Tutaj wszystko jest w porządku. Możesz odejść. Wejdźmy do środka. Czy do jaskini. Wszystko jest w porządku, okej. To nieźle. Wszystko jedno, po prostu wejdźmy. Ale ty tak? Jesteś, kurde... Narzeka i narzeka. Dobra. Wróćmy w takim razie tutaj i spróbujemy jeszcze pójść do tej matki, nie? Zobaczymy. Czy coś to da.
No słyszycie, jak nieraz się odpala tutaj PlayStation, nie? To piękna pogoda Skyrim, o której tak wiele słyszałam. Oddamy najpierw tego kuścika. I zaraz spróbujemy do tej matki pójść tam. Którą mamy godzinę. No już zaraz będziemy kończyć. To zrobimy i będziemy kończyć w takim razie. Już jest wystarczająca godzina, żeby ją na dzisiaj już pożegnać niestety. Okej. Okay. Idziemy to zadanko oddać. Ciekawe, czy jeszcze jakieś nam da. Czy już nie? Przebierasz się tam? Chodźcie, ona śpi. Chciałem porozmawiać z tobą. Teraz twoja moc jest niezrównana. Udało mi się zabić obrońcę świtu w przebraniu działającego jako wędrowny bar. Dobra robota. Nie ma to jak sobie coś zabić, żeby poczuć szybsze bicie serca. Nieprawdaż? Jak mogę pomóc? Pomów z Garanem Maretim. Będzie coś dla ciebie miał. Okej, okay, czyli oni tutaj jakieś... Krwawi. Jakieś dodatkowe zadanka, tylko tutaj zlecenia dają pewnie. Myślę, że po kolei sobie można biegać po prostu i to wykonywać. Ale to może następnym razem sobie zrobimy. Zobaczymy, co ten jeszcze ma do powiedzenia. Mam gdzieś błahe sprzeczki. O czym myślisz, Garanie? Tak się zastanawiam. Skoro zamek należy teraz do ciebie, interesuje cię otwarcie przejścia na dziedziniec? Harkon nigdy nie przywiązywał do niego większej wagi. Dobra, zajmij się tym natychmiast. Z największą przyjemnością. Okej. Widziałem dość zagrywek. Jak mogę pomóc? Jeden ze wściekłych wampirów dołączył do grupy nekromantów, planując zapewne podzielić się z nimi darem krwi. Nie trzeba mówić, że nie możemy na to pozwolić, gdyż wzbudziłoby to alarm wśród trzody, nie wspominając już o konkurencji do ożywienia się. Masz zniszczyć wściekłą istotę, nim mały problem zmieni się w duży. Okej. Okay. Baw się dobrze. To by było na tyle. Tymczasem chodźmy zobaczyć do tej matki. Jeszcze mi nie otworzyli tutaj, nie? To nie moja dziedzina. Mam tu wszystko, czego mi trzeba. Jeszcze nie otworzyli nam tego przejścia, więc polecimy naokoło. Proszę. Troszkę płońćmy. Raz jeszcze prastare zwoje dowiodły swej wartości. Okej. W razie mapka. I balkonik. Jest już otwarte tutaj przejście? Nie. Chyba nie będzie tutaj na ten balkon przejścia, tylko na tamten dziedziniec, gdzie był ten zegar księżycowy, nie? Ale otworzymy. W końcu Serana będzie mogła sobie też pochodzić tam na spacery. Okej, zajrzyjmy do kopca dusz. Tylko czekajcie, ja tu sobie zapiszę. Bo w razie jak to nic nie będzie działać, to tam już wyłączę, a sobie wczytam wtedy tego save'a tutaj, nie? O ile nie zapomnę następnym razem, jak będę odpalać grę. Zauważyłem w ogóle, że moja kamerka nie chwyta praktycznie, jak ja ustami ruszam. To jest dziwne. Nieraz jak oglądam te powtórki i tam w ogóle nie ma... Dziwnie tak po prostu. Nikt nigdy nie ucieknie. Nie ma dokąd. Ja tu gościu chciał jeszcze, żebym jakąś tam czaszkę konia znalazł, więc można by było się w sumie tym zająć. Już tutaj będziemy. O, w duszy. Kurde. I cały czas wychodzą te szkielety. Okay. Nie, to nie jest czaszka konia. W każdym razie nie wiem, ile gościu chciał tego, żeby mu przynieść. Można by było też pozbierać, jak już tutaj jesteśmy. I w sumie jeszcze jedno jest zadanie z tymi całymi kartkami jakimiś. Hmm?
W sumie powinno być coś, że można byłoby z nią porozmawiać. Głupie jest to, że sama Serana nie zaproponowała nam pójścia teraz do tej matki. Bo powinno tak być, szczerze mówiąc. Dobra, chcę sobie szybko uciec, żeby tam nie walczyć z nimi już. A to ten koń się pojawił. A, nieważne. Okej, tutaj tej matki nie ma. A, jest, dobra. Coś ci chyba doskwiera. O właśnie, Harkon nie żyje. Co? Na pewno? Zginęło z mojej ręki. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, bym wróciła do Tamriel. Pozwól, że zabiorę trochę rzeczy i wracam do zamku Volkihar. Dziękuję ci z całego serca. Okej. Czyli to wcale nie był quest, tylko można było tak sobie po prostu to zrobić. Powrócę do zamku Volkihar, gdy tylko zgarnę stąd swoje rzeczy. Nie, to wygląda z tej perspektywy. Wrócę do zamku Volkihar. Trzeba ci czegoś? Nie, no to już nie mogę nic tutaj więcej zrobić w takim razie. Dobra, myślę, że może w tym miejscu już w takim razie skończyć.